Kolejny druk, wyrażenie zgody na przyrost gruntu przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, położonej w Krakowie, w rejonie ulicy Balickiej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1401, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Wiktoria. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości, która składa się z kilku działek, łączna powierzchnia to jest 11 arów 93 metry kwadratowe. Jest to nieruchomość położona przy ulicy Balickiej. Zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego wartość tej nieruchomości to kwota brutto 803 800 zł. To jest 670 kwadratowych. Przetarg będzie ustny i ograniczony skierowany do wszystkich zainteresowanych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawy na 3 września 2013 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 5 września 2013 roku godzina 15.